Kwestia repolonizacji mediów jest tematem ważnym, ale najkorzystniej byłoby, gdyby odbywała się na zasadzie rynkowej. Tak o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji mówił wczoraj na antenie TVP Info prezydent Andrzej Duda. Wypowiedź prezydenta może sugerować, że rozważa weto. 11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która może mieć wpływ na przyszłość stacji TVN. Za ustawą opowiedzieli się posłowie PiS, Kukiz15 i ci, którzy nie chcieli iść już dalej, z Jarosławem Gowinem. Głosowało 440 posłów, 223 za, 208 przeciw, wstrzymało się 9. Wczoraj do tematu nowelizacji ustawy medialnej odniósł się na antenie TVP Info prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na ochronę własności, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, to po pierwsze, a po drugie, z uwagi też na wartość wolności słowa, która w Stanach Zjednoczonych generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna. Prezydent przyznał jednocześnie, że temat repolonizacji mediów jest ważny, jednak powinien on odbywać się na zasadzie rynkowej. Nie przymusowo. Nie na zasadzie, że mamy ustawę i termin określony, co powoduje oczywiście spadek cen akcji najczęściej, jeżeli to jest giełdowa spółka. Tylko po prostu na zasadzie rynkowej. Jaką decyzję w sprawie ustawy podejmie prezydent, podpisze ją, zawetuje czy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego? Prezydent ustawę zawetuje, ale będzie to akt polityczny. Natomiast gdyby ją odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapewne będzie liczył na to, że Trybunał zgodnie z polskim prawem tę ustawę uzna za konstytucyjną, ale jednocześnie prezydent musi się liczyć z ogromnym napięciem społecznym, które z pewnością wywoła opozycja, kierując to przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. Mówi profesor Zdzisław Winnicki, politolog. Wczorajsza wypowiedź prezydenta może jednak sugerować, że zawetuje on ustawę, jeśli ta trafi na jego biurko. Nie mam takiej wiedzy, to zawsze złożenie podpisu pod ustawą jest decyzją pana prezydenta. Podkreśla Michał Dworczyk, szef KPRM-u. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji podniosła w Polsce polityczną temperaturę. Po przegłosowaniu w Sejmie ustawa trafiła do Senatu. Opozycja liczy, że Izba Wyższa ją odrzuci. My, senatorowie demokratycznej większości w Senacie, nie poprzemy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji zwanej Lex TVN. Uważamy bowiem, że ustawa ta łamie podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. Czytamy w oświadczeniu grupy senatorów w sprawie obrony wolnych mediów w Polsce. Odrzucenie ustawy oznacza, że dokument będzie musiał wrócić do Sejmu. Rząd podtrzymuje, że nowe regulacje jasno określą, komu można przyznać koncesję. Nie pozwolą też na omijanie polskiego prawa przez koncerny spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez wykorzystanie fikcyjnej spółki.